Witajcie serdecznie. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w Warszawie, a w zasadzie dokładnie w Wilanowie, gdzie ma swoje miejsce siedziba Akademia Sportów Walki Wilanów. To tutaj najmocniejsi zawodnicy trenują, sparują, a wśród nich jest Jakub. Jakub Ozga, który jest finalistą 4. edycji turnieju WOTORE, a już na 5. edycji, 29 kwietnia, zmierzy się w wielkim finale z Dominikiem Owsianym w Teatrze Szekspirowskim, czyli Krwawy Spektakl. Słuchajcie, zapraszam Was serdecznie, zobaczymy jak trenuje, zobaczymy jak trochę sparuje, no i zrobimy z nim fajny wywiad, żebyście go mogli bliżej poznać przed finałową walką, tak więc zapraszam. Witajcie serdecznie, Jakub Kulik dla WOTORE. Jesteśmy z Jakubem czy z Kubą? Jakub, Kuba, jak kto woli. No to dobra, Jakub Ozga, finalista 4. edycji WOTORE, a przed nim finał na 5. edycji WOTORE 29 kwietnia, Teatr Szekspirowski. Tak jest. Krwawy spektakl? Krwawy spektakl. No kurczę, no chyba ktoś, nie wiem, czy ktoś mógłby się pochwalić czymś takim, że będzie bił się w teatrze. No właśnie, podoba ci się ta po czwórce, podoba ci się ta formuła tego, że to będzie zorganizowane w teatrze? No, to jest takie coś innego, no bo faktycznie, no miejsce, tak jak widziałem na jakichś tam zdjęciach w internecie, no teatr, no mega, mega fajnie to wygląda i tak to też takiego fajnego klimatu nadaje, że te walki naprawdę będą fajnie wyglądały. No i WOTORE już z tego słynie, że właśnie w takich miejscach fajnych, może lekko specyficznych, organizuje te gale, że to nie jest taka, jakaś taka zwykła hala na kilka tysięcy osób, znaczy dobra, źle powiedziałem, zwykła hala na kilka tysięcy, nie? Tylko ale takie, tak, jest czymś nowym, wiem, tak, o co ci chodzi jest, dokładnie, jest taki, bo to była walcownia na czwórce, teraz właśnie tak, ten teatr. Tak, że to takie też jest wąskie, że tak powiem, grono tych publiki, nie ma tych kilka tysięcy osób, tylko jest tak, no, takie fajne, kameralne, tak? I te miejsca są takie niespotykane i to jest fajne, też nadaje tego klimatu. No i mnie też, że tak powiem, jara to, że będę bił się w teatrze. W Trójmieście nad morzem. Tak, też swój spektakl, nie? Taki mam, będę miał swój krwawy spektakl w teatrze. No nie występowałem w teatrze, nigdy nie planowałem. A tu taka, proszę bardzo. Jeden z głównych aktorów na pewno, nie? To też jest fajne. No to też mnie napędza. To jest jednak coś, że to jest wielki, no taki, tak jak, no mówię, no wielki, wielki finał, tak? No coś takiego niebywałego jak dla mnie. Słuchaj, powiedz mi od jedynki, od twojej walki na WOTORE 4 upłynęło no, dobre 3 miesiące, tak można powiedzieć. Co się u ciebie działo poza tym, że miałeś jedną stoczoną walkę zawodową, którą niestety przegrałeś? Jak się czujesz po tej porażce? Od tego może zacznę. No kurczę, to porażka jak porażka, to nie jest koniec świata tak naprawdę, to nie zależy. To, że przegrałem walkę, to przecież to moje życie się wcale nie zmieniło, tylko po prostu wyciągnąłem wnioski, tam chwilę, parę dni odpoczynku, miałem 5 dni odpoczynku, wróciłem jeszcze bardziej zmotywowany na salę. To mówię, ja jestem takim zawodnikiem, który po porażce nie będzie siedział, załamywał się, ojej, przegrałem, kurde, koniec świata. Nie, no dobra, przegrałem, wygram następną, tak? To nie zależy od tego, że taka porażka, że przegrałem i co, i nie będę walczył? Nie. Będę walczył dalej. To nie wpłynęło w żaden sposób na mnie negatywnie, bardziej pozytywnie, bo też otworzyło mi oczy na pewne rzeczy, pewne aspekty. Muszę zapytać, jakie? Co cię nauczyła ta porażka? Jakie wnioski wyciągnąłeś na dzień dzisiejszy? Na pewno, co mam do poprawy od kwestii sportowej. Bo wiadomo, no przegrałem walkę przez poddanie. Trener cały czas mówi, że mam to jiu-jitsu trochę gorsze, znaczy gorsze. No trener mnie ciśnie, że mam chujowe. No. Powiem wprost, ale to też mówię, to też trener musi właśnie, musi cisnąć, musi powiedzieć co wprost. Ja też czegoś takiego oczekuję, bo mówię, nie jestem taki, że trener mi coś powie złego i ja, o Jezu, tragedia, nie? Tylko po prostu dobrze cisnę, tak? No to wiem po prostu, co od kwestii sportowej trzeba poprawić, trener o tym mówi, że mamy to robić, no i robię to, robię teraz po prostu tego więcej. No i coś, co było takim moim słabszym, że tak powiem, moją słabszą stroną, no musiałem się z tym polubić teraz. I faktycznie no, na tym jiu-jitsu jestem teraz częściej, to kimono zakładam częściej, no i robię to, tak? Te słabsze strony poprawiam, doskonale jeszcze bardziej te swoje mocniejsze strony, tak żeby była taka równowaga. Wiadomo, że no w MMA, w takich sportach walki, no to no nie ma miejsca na coś gorszego. Trener mówił, że ty jesteś zawodnikiem, z którym współpracuję już rok, ale że takim zawodnikiem, który się lubi bić i dlatego właśnie to WOTORE jest dla ciebie takim, idealnym trochę miejscem, tak? No kurczę, chyba się odnalazłem w tej formule, że tak
też brutalniejsze takie zasady. No, to też tak... no właśnie, czy te zasady, bo ciężko jest trenować poza tymi przebitkami, na które zobaczycie, gdzie tutaj na manekinie trenowaliśmy. Kuba w zasadzie pokazywał stąpy i soccer kicki i wczoraj też widziałem chyba na story tak, na treningu tak, było. Było. Natomiast no, ciężko to wytrenować, tak? To chyba samoczynnie wychodzi i tak też ci wyszło w pierwszej walce z mocno zapowiadanym sołtysem. Mhm. Dwa takie soccer kicki, jeden nokautujący mocno. Mhm. No taki prezent dostałem od niego w sumie, no wystawił tą głowę, no. I cóż, no żal było nie skorzystać. No, dużo osób się też mnie tak pytało, że nie miałeś jakiejś blokady, żeby to zrobić, czy takich zahamowań, że no jednak kurczę, no tutaj gość upadł przed tobą, głowę zostawił i tak kopnąć go. Ja mówię, no grałem w piłkę bardzo długo. No. więc jakoś tak złożyłem się do tego, że tak powiem, strzału. Później już poprawiłem. No nie wiem, no poczułem po prostu krew. No i tak pamiętam też, co było na odprawie sędziowskiej, że sędzia Jarosz zapowiadał, macie być brutalni, mają być te soccer kicki, po to one są, że macie je kopać i w ogóle. No i tak sobie to wbiłem do głowy, że no kurczę, no dobra, no jest, no to trzeba to robić i wiadomo, tego na co dzień się nie robi, ale jak mówię, jest okazja, żeby z czegoś takiego skorzystać bez konsekwencji, że tak powiem, no to zrobiłem to po prostu i weszło. Dużo osób też tak mówiło, że kurczę, to naturalnie ci tak to wyszło, jakbyś to robił tak na co dzień. Naprawdę, ja też tak twierdzę, nie? W sensie, że tak po prostu nie miałeś takiego chwili zastanowienia, że on był dłużej w parterze, tylko ten pierwszy soccer kick już poszedł, jak, jak on szedł w dół, a drugi jak już był na dole, no i... No tak, no pierwszy to poszedł tak za ciosem, bo ja tą nogę wyniosłem, on upadł, no i patrzę, no jest głowa, no kurczę. I tak nie było żadnej chwili takiej kalkulacji. On jakby miał taką sytuację, on to samo by zrobił. Myślę, że wszyscy ci zawodnicy, co startowali w tym turnieju, wiedzieli, na co się piszą i wiedzieli, że mogą dostać soccer kicka, że jak będzie okazja, to mogą kopnąć soccer kicka. I myślę, że żaden z tych chłopaków, który startował w turnieju czy w superfightach, nie miał takiego kalkulatora, że nie, no nie kopnę jednak, bo to zbyt brutalne. Ja tam po tym, jak on leżał tam nieprzytomny, no to tak złapałem się za głowę. Kurde, no przesadziłem, nie? Ale no takie są reguły. No to dostosowałem się do tego, co organizacja, że tak powiem, pozwala. No to jest prawda. No i też pewnie dla ciebie, skoro nie jest to twoja akurat ulubiona część aspektów sportu walki parter, no tam jest jednak ten parter aktywny, więc więcej szans jest, nawet jeśli przeleżycie w parterze, stójka, wracacie do stójki. No dzieje się, walka, dzieje nie? się bardziej w tym parterze, ten parter jest taki bardziej aktywny. Też w drugiej walce miałem tak gdzieś tam w tej podświadomości, że faktycznie no, spadliśmy do parteru, no to trzeba szybko działać, albo te szybko ciosy, albo coś. No większość walki, nie no w sumie, jak pamiętam dobrze, no to byłem większość czasu z góry w tej drugiej walce, no to ja zadawałem ciosy, no i tak też skończyłem tą walkę. Więc było tak w tej świadomości, że jednak trzeba działać aktywniej, bo sędzia może podnieść. Faktycznie w jednej chwili sędzia podniósł to do góry. Więc to jest fajne w tym akurat, że nie ma jakiegoś takiego, nie wiem, czekania, że trzeba też sobie spokojnie pracować nad pozycją, tylko po prostu łódzka. Albo sędzia podniesie, no jak ktoś będzie kleił z dołu, nic nie będzie, no to sędzia podniesie, tak? Cieszysz się, że ten finał jest rozgrywany na następnej edycji po turnieju, czy wolałbyś go rozegrać sobie już wtedy na świeżo? To czy powiem szczerze, że fajny pomysł jest z tym, żeby jednak ten turniej był na kolejnej edycji, bo tak naprawdę finał, no to tak jak mówiłem, no to jest taka bardzo prestiżowa dosyć impreza, tak samo jak i samo Votore i tak są wyrównane szanse. Bo mamy, że tak powiem, ten sam czas przygotowań do tego finału. Nie wychodzimy jakoś ten bardziej rozbity, ja mniej po tych dwóch walkach, bo wiadomo, że no ja bardzo rozbity nie byłem. Noga mnie trochę bolała tylko. Nie wiem jak z moim przeciwnikiem, ale tam chyba on dosyć szybko skończył te swoje dwie walki. Jeśli pamiętam, to pierwszą, Dominik... Pierwszą wiem, że skończył gdzieś tak w tym samym czasie co ja, to około 20 paru sekund. Więc no po pierwsze skończyliśmy szybko, drugą no to ja biłem się prawie 3 minuty, on też szybko. Więc no może by to było na jego korzyść. Więc ja się też w jakimś stopniu cieszę, że mamy wyrównane szanse, że ani ja, ani on nie będziemy mieli po prostu gorzej. A oglądałeś te walki Dominika?
Tylko te urywki, co tam były wstawiane na właśnie na relacje. Tylko tyle. I tak na dobrą sprawę nawet się nie przyglądałem mojemu przeciwnikowi do dziś. Okej, a jak z tych urywków, które zobaczyłeś, jak oceniasz go jako zawodnika? No bo jest młodszy od ciebie, ma 21 lat. Mhm. Te warunki fizyczne są troszeczkę, powiedziałbym, że gorsze, tak? Okay, nie, może nie gorsze, na twoją korzyść, bo ty jesteś tym wyższym zawodnikiem, mhm. chyba też cięższym. Jak go odbierasz jako zawodnika? Ciężko powiedzieć, bo tak mówię, naprawdę nie śledziłem go, gdzieś tam widziałem tylko te urywki, no tak też widać, że lubi się bić. Ja też jak mieliśmy to face to face na poprzedniej właśnie edycji, no to po prostu powiedziałem, dajmy dobrą walkę i tyle. A wiem, że to będzie dobra walka. No, wydaje mi się, że kibice będą też tego chcieli, będą na to czekali. Na tej karcie walk w ogóle jest dużo, dużo mocnych zestawień. Nie omieszkam Cię nie zapytać o to i zapytam Cię na przykład o zestawienie walki wieczoru, czyli Waso Bakoczewicz kontra Marcin Brzosek, bo to naprawdę ciekawe zestawienie. Bardzo jak fajnie. Zapatrujesz się na taką walkę? To że będzie taki moment, że będę mógł chyba spokojnie sobie siąść i tą walkę obejrzeć. Mam zamiar tą walkę właśnie obejrzeć. No i jestem ciekaw. No, jestem ciekaw. Tak 50 na 50 bym stawiał. 50 na 50. 50 na 50. Nie potrafię wskazać tutaj faworyta i to będzie naprawdę fajna walka. No bo Waso no to słynie z tego, że jest po prostu no, czubem, nie? No, pytanie w jakiej formie Waso będzie w danym momencie, tak? Ale no, on na pewno będzie się chciał mocno bić. Mm-hmm. No i powiem Ci, muszę Cię zapytać o drugą walkę, gdzie Matrix i Batra będą walczyć. Aha. No to jest ich rewanż, to prawda, ale w ich formule, bo teraz będzie samo Muay Thai, tak? Na takich samych zasadach WOTORA, ale oni pierwszą walkę toczyli tylko boks. W tam innej federacji, pięści, tak. No. A teraz mają tak jakby, ja nie nazywam tego rewanżem, nową walkę, gdzie będą mogli już kopać i ten boksing w pełni wykorzystywać. Jak się zapatrujesz na ten pojedynek? Też takie, no ja kurde żałuję, że nie widziałem tej pierwszej walki, bo podobno była dobra mucka. Też właśnie oglądałem wywiad ostatnio z Batrą, no to mówił, że właśnie, że w końcu będą jego te kopnięcia, które on lubi, z którego też on tam sunie. No i no też bym to chętnie zobaczył, bo to mówię, będą chyba dwie walki akurat po mnie, więc jak tam będzie można, no to sobie po prostu to obejrzę, chociaż też różnie to może być, bo Pasternaka też ostatnio chciałem obejrzeć, a wywiad wtedy udzielałeś. Tak, wywiad udzielałem i właśnie chyba z Hubertem właśnie gadałem i tak Hubert mówi, odwrócił się, o, Pasternak wygrał. Mówię, dobra, nic nadzwyczajnego, tylko szybciutko to rozegrał, tak jak było właśnie zgodnie z tym, co tam ustalaliśmy na treningach. No to zobaczymy, czy będę mógł to obejrzeć. Znaczy, na pewno było akurat w sytuacji Michała było w momencie, jak będzie kopana ta wykroczna noga, to przechwycenie, obalenie, bo to było czytelne, tak? Tak. A Michał kiedy będzie walczył, to wiadomo, bo dzisiaj go akurat nie było na treningu. Nie, miał teraz się bić w sobotę na oktagonie, ale chyba tam jest coś ze zdrowiem i wypadł z tej walki. Kiedy będzie walczył? No nie wiem, to może się bić cały czas tak naprawdę, no, tylko żeby był zdrowy. A z tego, co też coś tam słyszałem, to podobno ma się bić z wygranym właśnie walki wieczoru. Z Bakoczewiczem albo właśnie z Brzoskiem. No tam duża dysproporcja. Tak. Wiem, że taki pomysł był po prostu, że wygrany tej walki będzie się bił o pas z Pasternakiem. No i właśnie ta dysproporcja wag. No ale no tutaj mamy to open. No ciekawe, no. Ciekawe by to było. Powiem Ci, że wiesz, że ta taka różnica 10-15 kilo to jest jednak niezbyt duży problem, tak? Ale już większa różnica to faktycznie może stanowić problem, nie? Może być, bo tam nie wiem ile chłopaki teraz ważą na co dzień, no wiem ile Michał waży, no i wiem jak jest po prostu gabarytów, bo to też z nim robię. Nie wiem, czy to będzie w ogóle możliwe, no ale no, trzeba czekać do gali i zobaczyć, no. A kto najbardziej pomagał Ci w tych przygotowaniach? Bo widziałem, że też z Danielem Majewskim tutaj pracujesz. Wiadomo, że akurat on no, nie ma zbyt dużego doświadczenia, ale też widzę, że sobie nieźle daje radę i się rozwija chyba. Przede wszystkim jest systematyczny, konsekwentny i ambitny. I tacy ludzie na pewno coś w sporcie osiągną. On trenuje tak naprawdę tak jak my, jak zawodowiec, więc trenuje krótko, ale porównywalnie na przykład też co do ilości jednostek, tak jak ja. Bo mamy tego samego trenera od motoryki, jesteśmy w tych samych godzinach na porannym treningu, ja jestem jeszcze na wieczornych czasem, także no, też jestem ciekaw jak on się zaprezentuje. A z kim trenuję, no to jest tutaj paka cały czas, no. Są chłopaki,
Naprawdę mocny, mocny jest skład, więc ja mam z kim robić tutaj. Czyli jesteś i będziesz dobrze przygotowany na 3 tygodnie przed galą. Jestem. No i tak ja mówię, samymi tymi przygotowaniami się cieszę, że tak mówię, jestem tak nakręcony, że każdy taki dzień, kiedy idę na ten trening, to jest taki dla mnie, aż jestem szczęśliwy, że po prostu się przygotowuję do tego finału, że to też każdy jeden dzień jest dla mnie takim fajnym, że to chciałbym, żeby to w sumie ten finał był już, a z drugiej strony chciałbym, żeby te przygotowania trwały też jak najdłużej, bo każdy jeden dzień sprawia mi radość tego. Nie miałem jeszcze takiej euforii z przygotowań jak teraz, no ale to jest też dużej wagi walka dla mnie, że też tak mówię, taka prestiżowa i nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze taką będę miał. No słuchaj, ja trzymam kciuki, żebyś na pewno taką miał, krok po kroku. Zaproszenie naszych kibiców na Wotorę? No serdecznie zapraszam, no po prostu trzeba zobaczyć, co będę więcej gadał. Trzeba to oglądać. Słuchajcie, bilety dostępne jeszcze, pay-per-view, 29 kwietnia, Teatr Szekspirowski, krwawy spektakl. Krwawy spektakl, tak jest. Obiecujesz, że będzie? Nie chcę dużo gadać, po prostu, nie lubię, ale no... Wręcz przeciwnie jak trener. Trener, wiesz. Tak. Znaczy, no ja to też tak jak też na poprzedniej edycji. Wiesz. Pojawiłem się znikąd, po prostu bez żadnego słowa, wjechałem, rozjechałem, nie? bez żadnego takiego słowa, no ja po prostu swoją taką wartość pokazuję tam, gdzie jest tego miejsce. Nie muszę nic gadać, bo później wychodzi różnie. Super, dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Powodzenia, wszystkiego dobrego. Dzięki i zapraszamy.